bo od rana tutaj silnie wiało w Zakopanem. Jeszcze 2 godziny przed konkursem. Bardzo silne podmuchy, ale później ten wiatr się uspokoił. Zgodnie z prognozami, że z każdą kolejną godziną dzisiaj miało być coraz lepiej. No i jest coraz lepiej i rozpoczynamy ten konkurs z 16 platformy startowej. Nicolae Sorin Mitrofan z Rumunii w kwalifikacjach był 48, wtedy skoczył 104 metry. Teraz tylko 89, aż 4 skoczków rumuńskich na starcie. No po raz pierwszy w historii wykorzystali możliwość, że tutaj jest weekend także z konkursem drużynowym, że mogą do kwalifikacji wystawić 4. No a że odpadał tylko jeden, no to Rumunii w komplecie zakwalifikowali się do zawodu. Wczoraj zajęli 9. miejsce, to był ich debiut w drużynowym konkursie Pucharu Świata, a to Rok Masle, młody Słoweniec, którego wczoraj w drużynie nie było, który zajął 34. miejsce w kwalifikacjach, ale który został powołany przez trenera Hrgotę, gdyż dobrze spisywał się w Pucharze Kontynentalnym, 3., 5. miejsce w Planicy. No i zobaczmy, na co go stać już w konkursowym skoku. Ląduje jednak znacznie przed pierwszą czerwoną linią, czyli przed punktem K, który na skoczni imienia Stanisława Marusarza jest usytuowany na 125 metrze. Ta druga linia to 140 metr i rozmiar skoczni. No, znamy rekord skoczni Yuki Sato z 2020 roku, 147 metrów. A Rok Masle teraz skoczył 115 metrów. Oczywiście objął prowadzenie, ale niewielka szansa, aby pojawił się w serii finałowej. Tak, wiatr, jak zapewne zwrócili Państwo uwagę, zawiewa z tyłu, a zatem dodatnie punkty z tego tytułu. Tymczasem Dekerdin już wzbił się w powietrze, pierwszy z czwórki Amerykanów, których dzisiaj zobaczymy. Trochę niepewne lądowanie. Poza 100 metrem wylądował, ale przed tą zieloną linią, którą komputer generuje na podstawie skoku prowadzącego aktualnie Roka Masle, a zatem na pewno Słoweńca nie wyprzedzi, będzie drugi. No a te 109,5 metra to raczej niewielka szansa na to, aby awansować do finałowej 30 i zdobyć pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata, bo ta sztuka jeszcze w tym sezonie Amerykaninowi się nie uda. Z numerem 4 Filip Sakala. Czesi wczoraj awansowali do 8, czyli do drugiej serii drużynowej, zajęli 8 miejsce, a Filip Sakala był drugą siłą swojej drużyny, oczywiście po Romanie Kołdelce. Popatrzmy na Sakalę, który skacze krótko, króciuteńko. Znacznie bliżej zarówno od Roka Masle, ale myślę, że bliżej od Dekeradina, co do tej odległości, no troszkę dalej niż Mitrofan. 93,5 metra, 45 był w kwalifikacjach, wtedy skoczył 105, za to w drużynie skakał już lepiej, no ale teraz to 93,5 to rzeczywiście słabiutko. Tak, dobrze wczoraj Sakala zaprezentował się w konkursie drużynowym. Syn Jarosława Sakali, niegdyś medalisty Mistrzostw Świata, no ale dzisiaj niestety słabo. Etun Nusiainen, pierwszy z czwórki Finów, których mamy dzisiaj w konkursie. W kwalifikacjach w piątek dopiero 40, ale wczoraj dobre skoki w konkursie drużynowym. 121,5 i 123,5 metra. No i teraz też niezły skok, raczej bliższy tym skokom wczorajszym z konkursu drużynowego. Oczywiście dość trudne warunki, wiatr cały czas zawiewający z tyłu. 16 platforma, 119 metrów to jak na razie największa odległość tego konkursu, ale ponad 14 punktów bonifikaty miał prowadzący Rok Masle, a tylko 4,5 punktu, bo osłabł ten wiatr miał Nusiainen. No i to powoduje, że jest drugi o punkt 0,9 za Słoweńcem, chociaż skoczył 4 metry dalej. Mimo wszystko i tak te warunki są cudem, bo jeszcze w południe tutaj zrywało czapki z głów, a w tej chwili mamy warunki wieczne, często lepsze niż we wczorajszej drużynówce. Kolejny Rumun, Daniel Andre Kacina, z nich najbardziej, można powiedzieć, doświadczony, najwyżej plasujący się, 44 w kwalifikacjach, skoczył 105 metrów, wczoraj 114,5 w konkursie drużynowym, teraz 106,5 metra, noty po 16,5 punktu. No i on będzie miał odjęte 6,6 punktu, co oznacza, że wiatr wiał pod narty. Oczywiście to nie chodzi o to, że się zmienił diametralnie, no wypadkowa wyszła raczej w ciągu od z przodu po prostu. Tak, no i oby ta tendencja się utrzymała, bo już na belce pojawił się pierwszy z Polaków. I nasz junior z LKS-u Klimczok Bystra, Jan Habdas. Dla niego najważniejszy cel na ten sezon to walka może nawet o medal Mistrzostw Świata Juniorów, ale na razie jest w Pucharze Świata i szuka swoich pierwszych punktów. W piątek 35 w kwalifikacjach, a zatem aby zdobyć te pierwsze
karierze punkty Pucharu Świata. Musiałby dzisiaj skoczyć nieco lepiej. Wtedy 115 metrów dało tę 35. pozycję. Tu jak widzimy, ten wiatr kołuje. Tam zaraz za progiem wieje w plecy. A tutaj na dole lekko pod narty. No ale w końcu jest zielone światło. Machnął ręką Tomasz Turnbichler. Pierwszy z Polaków już na rozbieg. Zbił się w powietrze Jan Habdas, niezła prędkość na progu, ładnie leci i daleko, i brawo Janek, i poza punktem kaląduje. No zobaczymy, jak było z wiatrem, na pewno lądował poza zieloną linią, więc obejmie prowadzenie, ale my czekamy, czy ten dobry skok 129 metrów, no to musi dać kwalifikację do 31 w karierze punkty Pucharu Świata. Brawa dla tego 19-latka z LKS-u Klimczok-Bystra, radość tutaj w naszym obozie, cieszy się Rafał Kot, cieszą się także polscy kibice, ponad 15 tysięcy także dzisiaj przybyła na Wielką Krokiew. 121,4 punktu. Taka nota Polaka, który objął prowadzenie. A z ósemką Muhammad Ali Bedir, jeden z dwóch Turków, tym drugim jest naturalnie Ipcioglu. Bedir radzi sobie coraz lepiej, oczywiście punktów Pucharu Świata jeszcze nie zdobył. Teraz te warunki się pogorszyły znów mocniejsze podmuchy. Z tyłu będzie rekompensata i to ponad 12-punktowa dla tureckiego skoczka, no ale też lądował bardzo blisko, 97,5 metra, a więc bliżej od niego tylko Mitrofan. A on zajmuje 6-5 miejsce. Sporo mu doliczono za warunki wieczne, 16 punktów i stąd ostatecznie po 8 zawodnikach on jest 5. Tak, no niemal bezwieczną pogodę wylosował na tej wiecznej loterii Jan Habdas, który prowadzi 129 metrów, a tymczasem zielone światło otrzymał już Andrzej Feldorian, kolejny z Rumunów. No i kolejny krótki skok. Wylądowany chyba nawet przed setnym metrem. Poczekamy jeszcze na pomiar odległości. Oczywiście Rumuni tutaj nie byli zaliczani do faworytów. Najlepszy z nich Kacina w kwalifikacjach był 44 na 51 skaczących zawodników. Teraz 99,5 metra to jest odległość Feldoriana. Miał niekorzystny wiatr, dodatkowo 7,3 punktu. No i to daje mu 8. lokatę. Jedynie wyprzedził swojego rodaka Mitrofana. Andrew Urlaub, drugi z Amerykanów. On w kwalifikacjach był zaledwie 46, skoczył 111 metrów, ale w konkursie drużynowym skakał bardzo dobrze. 123, 122 metry. I dał najwięcej amerykańskiej drużynie, która wczoraj zajęła 7. miejsce. Teraz lądował chyba przed punktem K, no i sporo przed zieloną linią, którą w pewnym sensie ustala to, co zrobił Janek Habdas. Urlaub teraz 120 metrów, noty wszyscy sędziowie zgodni, 17 punktów dali. Rekompensata za wiatr 4,9. Na czele Jan Habdas, drugi rok Masle, a Andrew Urlaub na trzecim miejscu. Tak, wyprzedza Etunus Jainena, od którego skoczyło metr dalej w bardzo podobnych warunkach pogodowych, czy właściwie wietrznych, powinniśmy powiedzieć. Minęła Aleksandrusz Pulver, to już ostatni z Rumunów. Wiatr, jak widzimy, zawiewa z tyłu. 119 metrów wystarczyłoby mu, aby wyprzedzić Jana Habdasa, który skoczył 129, więc można sobie wyobrazić, jak tam mocno dmucha Rumunowi. Nie ułatwia mu to zadania. No i króciutki skok. Też nie doleciał do setnego metra w tych warunkach. Oczywiście Rumuni, jeszcze mało doświadczeni zawodnicy, słabsi też technicznie, no kiedy wiatr zawiewa z tyłu, kiedy ten rozbieg w stosunku do tego wiatru jest dla nich za krótki, no to tak jak widać nie radzą sobie jeszcze w tej rywalizacji z najlepszymi na świecie. No ale próbują, mają piękną skocznię w Rasznowie, tam w połowie lutego też będą konkursy Pucharu Świata, no i tam spróbują powalczyć o pierwsze pucharowe punkty, no bo dzisiaj tych punktów nie zdobędą. Wszyscy czterej Rumuni już oddali swoje skoki, no i tylko jeden z nich przekroczył 100 metrów, a przed nami kolejny z Amerykanów, już trzeci, Casey Larson w powietrzu. Znacznie przed punktem K lądował Casey Larson. Wczoraj dość równo prezentował się podczas konkursu drużynowego. 114,5, 114. W kwalifikacjach był 30, a więc sugerowałoby to nawet, że może by powalczył o serię finałową. Ale po tym skoku 112,5 metra raczej ten finał się od niego oddalił. Zajmuje w tej chwili 5. miejsce wciąż Janek Habdas na czele ze znaczną przewagą nad rokiem Masle, bo aż 13,8 punktu dzieli Polaka i Słoweńca. Numer 13, sprawnie przebiega ta pierwsza seria konkursowa. Benjamin Östfold,
reprezentant Norwegii w kwalifikacjach 37, który kiedyś tu wsławił się na wielkiej krokwi 150-metrowym skokiem podczas treningu. Ale teraz króciutko, słabo Ostwald, no, można powiedzieć, nie wykorzystał tej swojej szansy, bo został w miejsce lekko kontuzjowanego Roberta Johanssona, dołączony do kadry na Puchar Świata. Ale tutaj tej szansy nie wykorzystał i zapewne wróci za tydzień do Pucharu Kontynentalnego. Do Sapporo na kolejne konkursy Pucharu Świata nie pojedzie. Tam ma wrócić Robert Johansson. No i być może zostanie któryś z Norwegów, którzy tak dobrze skakali tam w Pucharze Kontynentalnym. Ostwald, dopiero 12 rezultat, to zaledwie 90 metrów. Ale miał fatalne warunki, aż 24 punkty mu dodano. No ale cóż z punktów przy zaledwie 90 metrach. Wywołany już przeze mnie poprzednio Roman Kołdelka, wczoraj najmocniejszy z czeskich skoczków, drużyna na 8 miejscu. Przypomnę, on wczoraj osiągał 123,5 metra w pierwszej kolejce, w drugiej serii 117,5, a w kwalifikacjach zaimponował 128,5 metra i to była 26. pozycja. Roman Kołdelka trzyma jeszcze jakoś czeskie skoki, jest pewnie dla tych młodszych kolegów wzorcem, punktem odniesienia. Przez chwilę wiatr był mocniejszy niż wyznaczony korytarz. Zresztą już te podmuchy przy próbie Ostwalda były naprawdę mocne, ale zielone światło się zapaliło i Roman Kołdelka rusza w dół, musi być mocno z tyłu skoczni, skoro wystarczy 122 metry, aby wyprzedzić Janka Habdasa. On nie osiąga tej odległości, przydosiło go do zeskoku. 109,5 metra zaledwie Romana. Wiatr niby nieprzesadnie wielki, pół metra na sekundę z tyłu. Ten wektor, ta wypadkowa, 8,4 punktu dodanego. Szósty jest Kołdelka, bez szans realnych na finałową serię. Jan Habdas cały czas prowadzi, a drugi z Polaków, Aleksander Zniszczoł, już pojawił się na belce startowej. Znakomity występ w piątkowych kwalifikacjach, był tam 16. Nawet tutaj rozmawialiśmy, czy nie powinien w nagrodę startować wczoraj w konkursie drużynowym. Tak się jednak nie stało. Oleg już w powietrzu. Wychylił się na nartach, walczy odległość i to jest dobry skok. Dobry skok drugiego z Polaków. Będzie chyba minimalnie z Jankiem Habdasem przegrywał, gdzieś tam przed tą zieloną linią wylądował, ale 125 metrów to solidny skok. Wiatr delikatnie tylko zawiewał w plecy podczas jego skoków, więc jak na razie Polacy mieli szczęście do warunków. 2,1 punktu dodane za ten lekko tylko niesprzyjający wiatr. No i druga nota 114,6 punktu. Myślę, że też pewny awans do finałowej 30. Jan Habdas przed Aleksandrem Zniszczołem. Dobrze to na razie dla nas się układa. Vilo Palosari. Finowie wczoraj na 6. miejscu ze znaczną przewagą nad Amerykanami. Niezły występ Finów. A co do Vilo Palosariego, najpierw spójrzmy, jak tym razem mu pójdzie, bo w kwalifikacjach skakał naprawdę nieźle. Teraz też wylądował za czerwoną linią. A więc to nie był przypadek. 23. miejsce w kwalifikacjach ex aequo z Anti-Alto. Skoczył 124,5. Wczoraj w konkursie 122,5, 123, a teraz 130,5 metra. Wprawdzie warunki miał bardzo dobre, bo ciąg był pod narty. Odjęto mu 5 punktów. I mimo, że skoczył dalej od Janka Habdasa o 1,5 metra, to jest za nim. Ale tylko o 4 punkty za Jankiem Habdasem. Rozdziela Polaków. Tak, dostał Fin też nieco niższe noty za styl. Tymczasem już pojawiał się na belce Fatih Arda i Pciolu. Reprezentant Turcji przed rokiem. Dwa historyczne, pierwsze dla tureckich skoków narciarskich punkty Pucharu Świata w Oberstdorfie, a w tym roku Turek tych punktów już uzbierał 10. Był 24 w Titize Neustadt, 29 w Ruce, no i 30 w tym tak szczęśliwym dla siebie Oberstdorfie. Jak poradzi sobie z Zakopanem? W kwalifikacjach w piątek 32. No, dość wysoko nad zeskokiem. Ładnie i Pciolu, brawa dla Turka. No to był bardzo dobry skok, on się cieszy. Zobaczymy, jak było z wiatrem. Chyba delikatnie miał podnarty podmuch i Pciolu, no ale i tak te 130 metrów na wielkiej krokwi tureckiego skoczka, no muszą tutaj budzić uznanie. Brawo, brawo. Będą kolejne pucharowe punkty, tak przypuszczam. Spójrzmy, no ma odjęte 0,2 punktu, czyli niemal bezwiecznie było podczas jego skoku. No i oczywiście się cieszy, bo jest drugi. Przegrywa tylko z Jankiem Habdasem i to zaledwie o 0,1 punktu.
Erik Belszoł. Tymczasem on już zdobył w tym sezonie punkty Pucharu Świata. Ma ich 12 w kwalifikacjach, słabo poniżej 100 metrów. Wczoraj pierwszy skok w jego wykonaniu mógł się podobać, 114,5, ale teraz znów skacze bardzo krótko, jak wczoraj w drugiej kolejce konkursu drużynowego, kiedy skoczył 108 metrów. Biorąc pod uwagę łączną notę, był wczoraj najsłabszym ogniwem ekipy amerykańskiej. Teraz to zaledwie 98,5 metra. Znów warunki były trudniejsze, a więc będziemy dzisiaj mieli próby z wiatrem pod narty i z wiatrem z tyłu skoczni. To duża, duża różnica. Przy pewnej amplitudzie nie wyrównają tego punkt. Tak, Erik Belszoł ma być też jednym z rywali Jana Hafdasa w Mistrzostwach Świata Juniorów. Dzisiaj wyraźnie z Polakiem na wielkiej krokwi przegrał. Tymczasem Niko Kytosaho już czeka na zielone światło. Kolejny z Finów, 29 w kwalifikacjach. Wczoraj świetna forma w konkursie drużynowym. Dwa bardzo dobre, solidne skoki. 133,5 i 129,5 metra w tym konkursie drużynowym. Finowie na pewnym szóstym miejscu z tej reszty świata, można powiedzieć. No bo z tej szóstki, która dominuje w narciarskich skokach już od kilku lat. Nie było tutaj Japończyków, więc pozostała piątka. Z tej reszty świata Finowie okazali się zdecydowanie najlepsi. Jest zielone światło, jest sygnał od trenera. No i zobaczmy, jak w tych wiecznych warunkach poradzi sobie dzisiaj Niko Kytosaho. O, przed punktem K ląduje gdzieś tam w okolicach zielonej linii, która dość wyraźnie przesunęła się do góry. To znaczy, że Fin miał bardzo niekorzystny wiatr w plecy. To było 0,9 metra na sekundę. Bonifikata około 15-punktowa. Odległość Fina to 114 metrów. No i nie będzie pewny jeszcze awansu do finałowej 30 i kolejnych pucharowych punktów. Na razie Fin na miejscu siódmym. Za chwilę Gregor de Schwanden. Szwajcarzy nie wystawili drużyny. De Schwanden jest w tej chwili jedynym Szwajcarem, który stanął na starcie tych zawodów. Czterokrotnie w tym sezonie zdobywał punkty w Pucharu Świata. Dwa ostatnie sezony to dwa najlepsze sezony w Pucharze Świata Gregora de Schwandena. A teraz ładnie wyglądała jego sylwetka w powietrzu. Miał trudne warunki, wiało mu z tyłu skoczni ponad 1,3 m na sekundę, 22 punkty bonifikaty. No wczoraj jeszcze wyższą bonifikatę miał Dawid Kubacki, no ale wobec 118 metrów de Schwandena i tej bonifikaty, to mimo wszystko wysoko na trzecim miejscu. Jan Hafdas i Pciąglu drugi, de Schwanden trzeci, Aleksander Zniszczoł piąty. Tak, no i popatrz, Przemku, 118 metrów i wyprzedza Wicho Palosariego z Finlandii, który skoczył 130,5. No, tak to jest z tym wiatrem dzisiaj. Clemens Aigner z Austrii tymczasem wzbił się w powietrze. Dobra prędkość na progu Austriaka. Oj, ładny skok! Chyba poza zieloną linią ląduje. To było też poza punktem K, tak mi się wydaje, czyli poza 125 metrem, a zatem być może będziemy mieli zmianę lidera. Wczoraj odpoczywał, kiedy jego czwórka kolegów wygrywała konkurs drużynowy, no bo on w tej drużynie po 21 miejscu w piątkowych kwalifikacjach się nie zmieścił. No, zastąpił tu w składzie Aschenwalda, w składzie na Puchar Świata, po dobrym dla niego turnieju czterech skoczni. No i prowadzi 127,5 metra, nota 125,8, to o 4,4 więcej od Jana Hafdasa, który spada na miejsce drugie. A tu kolejny Clemens Leitner, młodszy od Aignera, też absolwent szkoły w Stams. Teraz musiałby pokonać 130 metrów. W kwalifikacjach był 27, a teraz ląduje w pobliżu czerwonej linii pierwszej, czyli w pobliżu 125 metrów. Wiatr z tyłu skoczni 124,5 ostatecznie w wykonaniu Clemensa Leitnera. Noty po 17,5 punktu, 3,2 i szósta pozycja. Aigner zatem prowadzi i zarówno Aigner, jak i Hafdas, mówiłeś już o tym, Stasiu, zakwalifikowali się do finału. Dla Jana Hafdasa do klasyfikacji Pucharu Świata. Duża sprawa. Dla naszego juniora. Tymczasem czeka na zielone światło Antti Aalto, ostatni już, czwarty z Finów. 23 w kwalifikacjach, wczoraj w pierwszej serii konkursu drużynowego 134 metry. No i czy będzie w stanie to powtórzyć? No, niezły skok Fina, wylądowany około 125 metra, gdzieś wydaje się tuż przed tą czerwoną linią, ta zielona też była przed nim. Nie obejmie prowadzenia, ale jest szansa po tych 120 metrach. Przy wietrze w plecy dokładnie metr na sekundę, a zatem ponad 16 punktów jeszcze dostanie do noty za styl i za odległość. Te noty za styl, patrzę tutaj, jak sędziowie to wypunktowali, po 17 punktów.
duża zgodność u wszystkich sędziów orzekających styl. No i piąta lokata. To oznacza, że i Pciolu już z awansem, a Antialto jest drugi na liście oczekujących. Tymczasem Wladimir Zografski szykuje się do oddania swojego skoku. Wczoraj był skazany na bezczynność, bo Bułgarzy mają tylko jednego skoczka, więc w turnieju drużynowym wystąpić nie mógł. W kwalifikacjach Zografski był zaledwie 43, skoczył 110 metrów. Dalej skakał w piątek w seriach treningowych 120, 117,5 punktu. Już duże doświadczenie. Polski trener, który opiekuje się bułgarskim skoczkiem, Kamil Stok, tymczasem przybywa na miejsce startu, ale to już ta najlepsza dziesiątka, więc poczekamy. Czeka również Wladimir Zografski, bo wiatr jest zbyt mocny, aby mógł go wypuścić, aby jury konkursu zgodziło się na jego skok. Tam już Domen Prewc nerwowo czeka na oddanie swojego skoku. Poszczególne podmuchy, bo to jest taka pogoda podmuchowa, to nie jest wiatr stały, tylko raz w jedną, raz w drugą stronę. Chwila ciszy, niektórzy pod narty, a niektórzy z tyłu skoczni, mocno z tyłu skoczni, tak jak to było w przypadku Deszwandena, kiedy wiało mu 1,36 m. Schodzi jednak Wladimir Zografski z belki startowej, będziemy czekać. Tak, zgodnie z przepisami, po korekcie, kiedyś to było 45 sekund, teraz jest 60. Jeżeli nie zapali się w ciągu 60 sekund zielone światło, zawodnik musi być zdjęty z belki, automatycznie zapala się czerwone, ale teraz usiadł ponownie i to zielone już zapala się bardzo szybko. Dobrze skakał w Innsbrucku, bardzo dobrze w Wiśle, dobrze też w Titize. Ale teraz ten skok mu nie wyszedł, odległość, przede wszystkim zabrakło tej odległości. Niby pokazują tutaj warunki wieczne jako niezłe prezydent Polski Andrzej Duda na trybunach, a tymczasem Zografski skacze zaledwie 116,5 metra i przy stosunkowo niedużej rekompensacie 3,7 punktu, nota w granicach 17, no to tylko 14 miejsce i praktycznie żadnych szans na serię finałową. Ucieszył się z tego Gregor Deszwanden, który w tej chwili zapewnił sobie udział w finale. Warunki się poprawiły bardzo szybko, więc teraz Borek Sedlak zapalił zielone światło dla Domena Prewca, najmłodszego z braci Prewców. Już Domen w powietrzu. No, poza punktem kaląduje, to był bardzo solidny skok, ale upadek. Błąd tam jakiś chyba zawodnika przy lądowaniu. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. Trochę jest w szoku, błyskawicznie wstaje, aby pokazać, że jest wszystko w porządku. 130 metrów. To jest wyrównanie odległości Fatiha Ardy i Pciolu z Turcji. Pokazuje, że jest w porządku. Zaraz będziemy mogli raz jeszcze to prześledzić, co tam się stało przy lądowaniu. Kciuk do góry, że wszystko w porządku. Wyglądało to na błąd zawodnika, bo raczej nie było jakiegoś silnego podmuchu podczas skoku Domena Prewca. On nawet według tych uśrednionych wskaźników miał zero, miał bezwietrzną niemalże pogodę. Oczywiście będzie miał odjęte punkty za upadek, to już z automatu sędziowie odejmują 7 punktów. No, ale przy tej odległości 130 metrów ma szansę awansować do serii finałowej. Na razie oczywiście po zsumowaniu tych wszystkich parametrów jest 13, no ale ta odległość może wystarczyć do tego, aby jako 31 był do serii finałowej dopuszczony. Zobaczmy zatem, jak to wyglądało. Wychylił się jak zawsze do przodu, chociaż kiedyś wychylał się bardziej, kiedy był młodszy. Wydawało się, że wszystko w porządku już tutaj po tym lądowaniu, ale tu jedna narta podcięła drugą, dość mocno uderzył głową. Całe szczęście, że mają skoczkowie te mocne kaski na głowie, bo to zamortyzowało ten dość groźnie wyglądający upadek. Domy na własnych siłach opuszcza skoczki. Ta zakroczna narta, zawsze mniej obciążona, kiedy on ląduje na prawej, zaczyna myszkować po śniegu, po lodzie i kiedy napotyka jakąś grudkę, no to może podciąć zawodnika. Tak też się stało. Domen bez szwanku, jak widać. Być może go jeszcze zobaczymy. A my czekamy na kolejnego zawodnika, którym powinien być Christopher Eriksen Sundal. Wczoraj wystąpił w drużynie. Kamil Stok skoncentrowany. Wszyscy skoncentrowani. Halvor Egner Granerud, wspominałem o tym, że wczoraj był najlepszy indywidualnie, ponad 308 punktów, 308,6. Dawid Kubacki 306 punktów. Mocarze i kto się wmiesza ewentualnie do walki, może Kamil Stok przypomni sobie zarówno jeden ze swoich skoków treningowych, jak i wczoraj ten pierwszy skok w drużynówce. Widzą państwo pod względem dystansu Palosari i Pcioglu.
ale Domen Prez. Tak, Domen Prez tutaj też się zmieścił. Tutaj dobiegają końca już zabiegi kosmetyczne na zeskoku. Trzeba ten zeskok wyrównać po upadku Domena Preuca, aby tam w jakąś dziurę nie wpadł kolejny z zawodników, aby były jednakowe warunki dla wszystkich startujących. Zaczyna padać. Takie też były prognozy, że przy tym wietrze południowym, przy tym halnym, który zawiewa, opady są spodziewane. Ten wiatr zakręca też do zachodniego chwilami. Niby wiatr od południa powoduje, że Wielka Krofiew, to wzgórze, które jest nad skocznią, osłania od tego wiatru, ale są oczywiście odbicia, zakręty, no przeróżne historie tu się dzieją. Tymczasem Christopher Eriksen Sundal już na belce startowej, 21-letni skoczek. Wczoraj mógł się podobać w drugim skoku w konkursie drużynowym, 130,5 metra. Był najsłabszym punktem drużyny norweskiej, która zajęła wczoraj piąte miejsce, przegrywając stosunkowo niewielką różnicą z czwartą Słowenią. Łączna nota Sundala wczoraj 241,5. Ten pierwszy skok był u niego słabszy wczoraj, 118,5. No i to jest raczej ta wersja nie tyle z pierwszego skoku z drużynówki, co z kwalifikacji, w których był wprawdzie 36, ale skoczył tylko 111,5 metra. W trudnych warunkach skakał Sundal. Wiało 101,42, czyli mocniejszy wiatr z tyłu od Gregora de Schwandena. Rekompensata 23-punktowa, ale czy ona wystarczy, jeżeli odległość to zaledwie 100,5 metra. Noty niskie 16. 16,5 punktu jest w tej chwili 18 i też raczej nie zobaczymy Norwega w finale. No nie miał szczęścia dzisiaj do pogody Sundal, a jak będzie w przypadku Filipa Raimunda? Niemiec już dostał zielone światło od Borka Sedlaka. Solidny punkt niemieckiej drużyny. Wczoraj Niemcy na miejscu trzecim. O, zniosło go trochę, patrząc z naszej perspektywy na prawo, a z jego na lewo, ale to był też niezły skok w wykonaniu Niemca. No można powiedzieć, w tym sezonie Filip Raimund, który z niemieckiej kadry B wdarł się przebojem do tej dość hermetycznie zawsze zamkniętej kadry A Stefana Horngachera. No i nie zawodzi, potwierdza, że ten wybór trenera był jak najbardziej uzasadniony. Pokazał się z dobrej strony w Pucharze Kontynentalnym, awansował do kadry A i w niej cały czas radzi sobie dobrze. Jest szósty, a zatem z pewnym awansem do serii finałowej po 124-metrowym skoku. Jego kolega z reprezentacji, Stefan Laje, wczoraj nie było go w czwórce konkursowej. W czasie kwalifikacji był o jedno miejsce wyżej od Raimunda, ale Stefan Horngacher wystawił jednak młodego Niemca, a doświadczonego Stefana Laje posadził na ławce rezerwowych. W kwalifikacjach, jak powiedziałem, 18, 122 metry. W tych skokach konkursowych, przepraszam, treningowych w piątek nie błyszczał. 118, 113,5, stąd pewnie decyzja Horngachera. Laje w powietrzu, w okolicach punktu K, tej pierwszej czerwonej linii, ląduje doświadczony już reprezentant Niemiec. Spore perturbacje zdrowotne, kontuzja, długi powrót. Teraz 127, a więc przekroczył punkt K, dostał od wszystkich sędziów 18, zatem 54 punkty, będzie miał odjęte 40 punktu, bo skakał według komputera w warunkach, kiedy minimalnie miał ciąg pod narty. Jest w tej chwili na 8 pozycji, tej, która daje awans do serii finałowej. Tak, 3 metry dalej od Raimunda, ale w lepszych warunkach jest, więc za swoim kolegą, a także za Finem Palosarim. Ci skoczkowie już z awansem, a zielone światło otrzymał Ziga Jelar. Wczoraj nie startował w konkursie drużynowym, nie zmieścił się w zespole po 22 miejscu w piątkowych kwalifikacjach. Ale teraz łapie skok Jelara. No, wyglądało, że to nawet ponad 130 metrów. Być może jakiś podmuch pod wiaty, pod narty dostał tutaj Słoweniec. Patrzę, 0,2 metra na sekundę pod narty. Będzie więc miał odjęte 2,3 punktu. No ale wykorzystał to umiejętnie. Aby wiatr wykorzystać, skoczek musi być w dobrej formie. 133 metry najdalej jak na razie w tym konkursie. Brawa dla oglądanego Ziggy Jelara. 25-letniego skoczka z Krania. On oczywiście obejmuje prowadzenie, wyprzedza Eignera i Habdasa. Paweł Wąsek, tak drżeliśmy o jego występ wczoraj w drużynie, bo w kwalifikacjach nie błyszczał. 33 miejsce. Zastanawiano się, czy nie lepiej Aleksander zniszczył, by skakał, ale w całym sezonie Paweł Wąsek skacze bardzo dobrze. Jest 30.
na 25 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ta czarna linia, którą teraz wyświetlił komputer, to niezbędna odległość, która przy tych warunkach wiecznych, które panują, pozwoliłaby mu awansować do finału, ale on tej linii nie osiągnął. 118 metrów skoczył Paweł Wąsek. W jego przypadku wiatr był z tyłu skoczni, będzie miał rekompensatę 11,3, noty po 17 punktów, 51 od sędziów, 12 lokata. Będzie zatem czekał, był skoczkiem 30 na liście startowej, będzie zatem chwila przerwy przed tą najlepszą 20. Ziga Jelar prowadzi, trzeci jest Jan Habdas, a kolejni dwaj Polacy czekają, że może ktoś jeszcze skoczy krócej. Są dwoma pierwszymi na liście oczekujących na awans do serii finałowej. 11 Aleksander Zniszczą, na miejscu 12 zaś Paweł Wąsek, który dzisiaj znowu z Olkiem Zniszczołem minimalnie przegrał. Oczywiście wczoraj w konkursie drużynowym nie ma żadnej gwarancji, że Olek Zniszczą skakałby lepiej. Wczoraj Paweł Wąsek nie zawiódł, no skoczył swoje 125, 127,5 metra. To były solidne skoki, także zapracował na ten, na to drugie miejsce, na ten srebrny medal Polaków wczoraj w drużynie. Raz jeszcze oglądamy skok zawodnika z numerem 29, prowadzącego aktualnie w klasyfikacji Zigi Jelara ze Słowenii. Skoczył najdalej i prowadzi, a zatem tu można powiedzieć, jest sprawiedliwie. Słoweniec miał korzystny wiatr, miał 2,3 punktu odjęte. Większość zawodników miała dodatnie bonifikaty za niekorzystny wiatr w plecy. No a my po raz kolejny możemy się przekonać, jak te podmuchy wiatru w skokach narciarskich przy tym obecnym sprzęcie, przy tych kombinezonach, przy tych nartach, jakie mają teraz zawodniki, jak to wszystko jest istotne. Konstantin Schmidt dotąd regularnie występował w zespole niemieckim, ale wyparł go Filip Rajmund. W klasyfikacji generalnej jest wyżej od swojego młodszego kolegi, jest na 23 miejscu. W kwalifikacjach zajął 31 miejsce, a teraz skacze 122 metry. Dobrze się prezentował w piątkowych treningach, tam przekraczał punkt K, lądował za nim. No tutaj zabrakło mu 3 metrów, noty po 17,5 punktu, jest ósmy, a zatem nie dał szansy ani Aleksandrowi Zniszczołowi, ani Pawłowi Wąskowi, którzy wciąż są oczekującymi. Tak, trudno też będzie na to liczyć w przypadku oglądanego Markusa Eisenbichlera, który wczoraj w konkursie drużynowym w drugiej serii skoczył 140 metrów. I czy będzie w stanie to dzisiaj powtórzyć? Ma wiatr pod narty. Łapie szybuje Eisenbichler. No i daleko, ponownie gdzieś w okolice, tym razem 130 metra. A zatem będzie pewny awans do 30. Markus Eisenbichler wraca do swojej wysokiej formy z poprzednich sezonów, bo ten obecny jak na razie nie jest dla niego najlepszy. Najwyżej na miejscu 9 był w Titize Neustadt, a to przecież skoczek, który już 27-krotnie stał na podium w konkursach Pucharu Świata. Tutaj 130,5 metra i trzecie miejsce w tej chwili w klasyfikacji przed Janem Habdasem, za Jelarem i Aigner. Daniel Andre Tande 26 razy z kolei stał na podium zawodów Pucharu Świata, 8-krotnie w nich zwyciężył, jest drużynowym mistrzem olimpijskim z Pjongczangu. Natomiast jego forma w tej chwili jest zmienna. 21 w Pucharze Świata, ale do konkursowej czwórki wczoraj się nie zakwalifikował. Sundal znalazł uznanie u trenera reprezentacji Norwegii. Tande słabo skoczył w kwalifikacjach. Tylko 108 metrów dało mu to 41 miejsce. Zresztą w treningach piątkowych też prezentował się przeciętnie. 119-116. W tym sezonie miał dobre konkursy. Przypomnę, że dwa razy był siódmy. Siódmy w Wiśle w konkursie drugim, siódmy był też w Rudze. W konkursie, w turnieju czterech skoczni pechowa okazało się gapa dla Daniela Andre Tandego, bo tam nie zakwalifikował się do konkursu. Pozostałych zdobywał punkt, ale widzą państwo, że jest zawrócony. Tak, bo tym razem zbyt mocno wiało pod narty. Widzieliśmy nawet przez moment taki uśmiech na twarzy norweskiego trenera, który tutaj przyjechał w zastępstwie Aleksandra Sztekla. Po raz kolejny Sztekla mija Zakopane. Tak gdzieś tam trenuje pewnie z Robertem Johanssonem w Lillehammer. A teraz już wiatr niestety znowu z tyłu. Wiatr z tyłu, Daniel Andre Tande, kiedyś mistrz świata w lotach. Ale... niedaleko do linii czarnej, to ciekawe i ze względu na jego los, i ze względu na losy Aleksandra Zniszczoła i Pawła Wąska. Skacze 120 metrów,
z notami po 17,5. Jeden z sędziów dał 18, dwóch sędziów dało 18, więc jedna z nich wejdzie do noty. Rekompensata za wiatr 7,3 punktu, no będzie 14. Jest 14 w tej chwili Daniel André Tande. Ale jest w tej i Aleksander Zniszczał kwalifikuje się do serii finałowej. Paweł Wąsek czeka, rozdzielił Polaków Tande. Tak, Tande między Polakami, on teraz jest pierwszym oczekującym, Paweł Wąsek nadal drugim, a mamy Olka Zniszczała w serii finałowej. Tymczasem Lauro Kos już zajął miejsce na belce startowej, znów ten wiatr zmienił kierunek, znów zawiewa głównie pod narty. To, co skoczkowie lubią najbardziej, cały czas 16 platforma startowa, ale trochę zbyt mocny jest ten wiatr przy tej 16 belce, aby mógł rozpocząć najazd zawodnik ze Słowenii. Lauro Kos, ósmy w kwalifikacjach w piątek. Wczoraj też dość mocny punkt słoweńskiej drużyny w konkursie zespołowym, w którym Słowenia zajęła miejsce czwarte. Lauro Kos świetnie spisał się w turnieju czterech skoczni zakończonym w ubiegły piątek. Był siódmy w Oberstdorfie, a 12 w łącznej punktacji całego turnieju. Znakomita tam postawa młodego Słoweńca. Punktował we wszystkich seriach, w których te punkty można było zdobywać. Na razie zdjęty z belki, bo po 60 sekundach warunki nie poprawiły się na tyle, aby Borek Sedlak mógł zapalić zielone światło. Prowadzi tymczasem inny Słoweniec, Ziga Jelar, który skoczył najdalej 133 metry. Klemens Aigner drugi, Markus Eisenbichler trzeci, Jan Habdas, najlepszy z Polaków. Nasz junior z Klimczoka Bystra dzisiaj z punktami Pucharu Świata na miejscu czwartym. Krople deszczu na obiektywie, pada. Słyszą państwo być może w tle głos Rafała Guci, spikera tego zawodu. To 57. konkurs rozgrywany w Zakopanem, a 50. w przypadku jubileuszowy Rafała Guci od 98. roku. Tutaj, no, można powiedzieć, nasz kolega po fachu, bo prezentuje te skoki dla tych tłumów, dla tych kibiców, którzy tutaj są na wielkiej kropli. No i jest zielone światło. Lauro Kos wzbił się w powietrze. Ładny skok Słoweńca w okolice 130 metra i w okolice zielonej linii. Nie tylko więc pewny awans do 30, ale także jest szansa, że obejmie prowadzenie. 129,5 metra. Wiatr miał delikatny w plecy. To były 0,3 metra na sekundę. Bonifikata 4,9 punktu. Krócej 3,5 metra od Jelara, ale ma bonifikatę. No to jednak nie zrekompensowało do końca tej straty w odległości. 0,1 punktu zabrakło. Dwaj Słoweńcy na czele, Jelar przed Kosem. A teraz Johan André Forfang. Wczoraj bardzo dobry konkurs drużynowy w jego wykonaniu. Wprawdzie Norwegowie na piątym miejscu, ale on był numerem 2 w ekipie norweskiej. Miał piątą ocenę indywidualną, a teraz walczył o odległość. Zagwarantował sobie oczywiście tym skokiem awans do serii finałowej. Natomiast to nie był długi skok. 124,5 metra. Warunki wieczne według tego, co jest tutaj wyświetlone, były nie najgorsze. 0,2 metra na sekundę z tyłu skoczni. Rekompensata tylko 3,2 punktu. Jest daleko Forfang. Wczoraj lądował tak wspaniale i to w obydwu skokach była w tym jakaś regularność. 134, 135, teraz jest zaledwie 14. Tak, wczoraj piąty wynik indywidualny konkursu drużynowego, dzisiaj w połowie drugiej dziesiątki, a przecież na liście startowej mamy jeszcze 15 zawodników. Pierwszym z nich jest oglądany Peter Preutz, szósty w kwalifikacjach. Dobrze tu skakał też wczoraj w drużynie. No, przed punktem K ląduje doświadczony Słoweniec, który trzykrotnie już tutaj w Zakopanem stał na podium w zawodach Pucharu Świata. Raz był drugi, dwukrotnie trzeci. 120,5 metra. To drugie miejsce osiągnął w 2014 roku. To były jego najlepsze sezony, kiedy z Severinem Freundem walczyli o zgarnięcie kryształowej kuli, o triumf w punktacji generalnej Pucharu Świata. 120,5 metra, ósma lokata Preutza. Andreas Fellinger, wczoraj bardzo dobra... A przepraszam bardzo, jeszcze Timi Zajc, zanim Fellinger skoczy. Co do Timiego Zajca, to on akurat był numerem 4 w swojej drużynie wczoraj, czyli tym najsłabszym. Łączna nota 261,9 punktu. Natomiast Zajc się trochę zrehabilitował w drugim skoku. W pierwszym zaledwie 121 metrów, w drugim 131. A tymczasem w kwalifikacjach skakał świetnie. Zajął ósme miejsce. Ex aequo z Lovro
kosem, 132 metry. Zajc jest zawodnikiem jeszcze o formie niestabilnej. Miał już znakomite sezony, potrafił zadziwiać formą. Dobrym lotnikiem jest, więc naturalnie będzie czekał na konkursy lotów narciarskich. A teraz wieje mu z tyłu skoczni, nie ma dobrych warunków. Co z tego jest w stanie wycisnąć? No, na granicy czarnej linii, która oznacza odległość dającą awans do serii finałowej. Ale krótko to było, 113,5 metra, dużo zabrakło do punktu K. Rekompensata 9,9 punktu, noty po 17 punktów. No to w tej chwili jest 25. lokata, a wydawało się, że jest blisko czarnej. Ale co to oznacza dla Pawła Wąska? Na razie to, że jest pierwszym oczekującym. Tandę awansował dzięki słabemu skokowi Zajca. A na rozbiegu pojawił się już Andreas Wellinger, energicznie Stefan Horngacher machnął chorągiewką, bo te warunki, jak widzimy, są niezłe. No i zobaczmy, jak poradzi sobie czwarty zawodnik piątkowych kwalifikacji. Ładnie leci Niemiec i daleko, ponad 130 metrów, ale chyba przed zieloną linią wylądował, a zatem pewnie nie obejmie prowadzenia, ale będzie w czołówce na tym etapie rywalizacji konkursowej. Podczas jego skoku delikatny podmuch w plecy, nie, nawet pod narty w tej chwili pokazuje nam ten uśredniony wskaźnik. Będzie miał więc odjęte, ale niewiele, zaledwie 0,8 punktu, 133 metry. No i to pozwala objąć prowadzenie. 1,5 punktu wyprzedza Ziggy Jelara. Andreas Wellinger, nowym liderem. Mariusz Lindwik, trzeci zawodnik poprzedniego sezonu, ale przede wszystkim mistrz olimpijski. Znakomity ten poprzedni sezon. Mariusz Lindwik w tym sezonie tylko raz dotąd stał na podium. Sylwetka w locie nienaganna i to był bardzo dobry skok. Zielona linia to było 128 metrów i on wylądował dokładnie na tej linii. Warunki były trudne, aż 14,3 punktu dodanego za właśnie wiatr. Noty po 18 punktów u czterech sędziów. No i Mariusz Lindwik może objąć prowadzenie i je obejmuje. Tak jest, Lindwik jest pierwszy przed Wellingerem o 4,6 punktu. 5 metrów krócej od Niemca, no ale jednak ten bonifikata za wiatr tutaj przeważyła, plus wysokie noty, chociaż Wellinger miał wyższe, 55,5. Ale tymczasem już zielone światło dla zwycięzcy kwalifikacji, świetnie tu skaczącego Daniela Krzeszeniga. Skoczek z Austrii już w powietrzu, już szybuje, walczy o odległość. No, gdzieś tam chyba przed 130 metrem wylądował. To nie był skok, który dałby mu prowadzenie w tym konkursie. Mistrz świata juniorów z ubiegłego roku tu z Zakopanego, a w zawodach Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w ubiegłym roku był piąty. No i do dzisiaj to jest jego najwyższa lokata w zawodach dorosłego, można powiedzieć, Pucharu Świata. Trzeci jego sezon już w Pucharze Świata, nigdy nie był wyżej niż na tym piątym miejscu. Tu na razie 126,5 metra jest na dziesiątym. Bonifikata za wiatr niewielka, a zatem nie wykorzystał chyba do końca tych warunków. Jan Herl, 20 w kwalifikacjach. Wczoraj nie było go w drużynie, nie zmieścił się w czwórce. Ma na swoim koncie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. To było w Rasznowie. Jan Herl w powietrzu. Elegancko, piękny skok Herla. Gdzieś prawie do rozmiaru skoczni, do 140 metra doleciał. Najlepszy skok, który w jego wykonaniu oglądaliśmy od piątku. Wprawdzie w piątek miał w drugiej serii 132, ale to jest 139 metrów. Najdłuższy skok, który dotąd oglądaliśmy, a już 41 zawodników oddało swoje skoki. Za chwilę Kamil Stoch, tu się cieszy naturalnie Witkels, a Herl obejmuje prowadzenie przed Lindwikiem i Wellingerem. Tak, niemal bezwietrznie było podczas skoku Herla i on to wykorzystał. No a teraz jaki los na tej loterii wiecznej wylosuje Kamil Stoch? Już zielone światło, już Polak mknie po rozbiegu, odbił się z progu, płynie w powietrzu, dobra prędkość. Kamila łapnie daleko, okolice 130 metra. No, nie jest do końca zadowolony, tak jakby coś tam na tym progu jednak zabrakło, jakby minimalnie spóźniony był ten skok. Pewnie dowiemy się tego później. 126,5 metra przy bardzo niekorzystnym wietrze. To przecież prawie metr na sekundę w plecy. Będzie miał rekompensatę, no, blisko 16-punktową. Minimalnie tutaj odjechała ta narta, noty za styl, stąd minimalnie obniżone, 17,5, 18. Łączna 131,4, 9,4 za prowadzącym Janem Herlem. Kamil Stoch jest trzeci na razie.
razie najlepszy z Polaków. Karl Geiger. Niemcy wczoraj w porównaniu do tego, co pokazywali przez pierwszą część sezonu, spisali się w drużynie bardzo dobrze. Zajęli trzecie miejsce, a Geiger był ich najlepszym skoczkiem. 296,3 punktu to szósta ocena indywidualna. Skakał wczoraj 136 w pierwszej, 138 metrów w drugiej kolejce. No, co do klasy Geigera, to nie muszę Państwa przekonywać. Za 34 razy na podium zawodów Pucharu Świata. Teraz widzą Państwo kosmetyka skoczni, kosmetyka torów, do których mogą przyklejać się płatki śniegu, które gdzieś tam się w górze pojawiły, albo i krople deszczu, które też potrafią spowolnić rozbieg. Tymczasem Geiger w tych charakterystycznych osłonach na policzki koncentruje się przed swoim skokiem. Przed chwilą były trudne warunki i w tej chwili wygląda na to, że są nadal trudne, bo widzą Państwo, że Geiger mu wystarczy, aby skoczył 128,9 metrów, aby objąć prowadzenie. Zdusiło go z pewnością do zeskoku. Wylądował krótko przed punktem K. Warunki rzeczywiście były nie najlepsze, chociaż nie ekstremalnie trudne. 11,8 punktu dodane za wiatr, a Geiger skacze jakby na przekór temu, co pokazał wczoraj. 121 metrów zaledwie. Łączna nota 117,1, a zatem 19 miejsce zajmuje w tej chwili Karl Geiger. Daje mu to awans. Wciąż czeka Paweł Wąsek. Wciąż tym ostatnim jest Daniel Andretande szczęśliwym. No a na rozbiegu już Michael Hajdek z Austrii. Doświadczony skoczek z Linzu. No, poza punktem kalonduje, ale przed zieloną linią. No jednak te warunki dzisiaaj bardzo trudne. Prawie 0,9 metra na sekundę w plecy miał Hajbek, który wczoraj znakomicie skakał w konkursie drużynowym. W kwalifikacjach był 13. Raz tutaj stał na podium w Zakopanem. W 2016 roku był drugi. Teraz o miejsce na podium będzie ciężko. 124,5 metra, 12,5 punktu dodane za wiatr. To daje mu na razie ósme miejsce. Manuel Fettner w ubiegłym roku na igrzyskach w Pekinie w wieku 37 lat wywalczył tytuł wicemistrza olimpijskiego. Za nim był Dawid Kubacki. To była ta skocznia normalna. Siódmy w kwalifikacjach był Fettner. Ale teraz chyba się zakwalifikował, bo bardzo przesunęła się ta czarna linia po zeskoku w górę. Warunki miał bardzo trudne, aż 25,1 punktu. Tyle będzie miał rekompensaty. Skacze krótko, 112 metrów. Noty, no właśnie, to co zrekompensują punkty za odległość, nie rekompensują sędziowie. Jakby uznawali, że krótki skok to jednocześnie zły skok. Jest w tej chwili 24, a zatem za Aleksandrem Zniszczołem, ale przed Danielem Andretande i przed Pawłem Wąskim. Tak, najgorsze warunki miał dzisiaj Manuel Fettner. Robił co mógł, ale tylko 112 metrów. No i teraz Piotr Żyła, niestety, jak widzimy, mocno wieje z tyłu. Dobrze więc, że tam na czerwono na razie to wszystko jest zapalone, żeby w tych warunkach Borek Sedlak nie zapalił Polakowi zielonego światła. Piotr Żyła, 25 w kwalifikacjach, tam nie skoczył najlepiej, ale wczoraj dwa solidne skoki w konkursie drużynowym. Oba wylądowane na 134 metrze. No i liczymy, że dzisiaj Piotr też włączy ten tryb startowy, że on bardzo mobilizuje się na konkursy w tych skokach treningowych, kwalifikacyjnych, nie pokazuje pełni swoich możliwości. Prezydent Andrzej Duda, minister sportu Kamil Bortniczuk na trybunach wśród kibiców. No i jest zielone światło, a zatem dopingujmy Piotra. Dmuchajmy pod narty, aby trochę zrównoważyć ten niekorzystny wiatr. Dość wolny na progu. No i niestety słaby skok. Słaby skok Piotra. Przecież pozostała 16. platforma startowa. Rozkłada ręce. Nie będzie po raz kolejny podium zawodów Pucharu Świata w Zakopanem dla Piotra Żyły. Tylko 111,5 metra. A miał lepsze warunki od Manuela Fettnera. To było tylko według tego uśrednionego wskaźnika 0,5 metra na sekundę w plecy. 8,6 punktu zaledwie dodane. No i cóż, nie będzie chyba Piotra dzisiaj w 30. Nie będzie go w serii finałowej. Dopiero 35. Piotr Żyła dzisiaj sobie nie poradził. No ale to oznacza awans Pawła Wąska. Stefan Kraft. Wczoraj na chwilę zadrżeli Austriacy, bo po jego drugim skoku 123,5 metra skoczył Kraft. On kończył rywalizację w konkursie drużynowym.
zaczęli się niepokoić o swoje zwycięstwo. Przed jego skokiem mieli, właściwie przed ostatnią grupą, 16 punktów i 1/10 przewagi nad Polską. Został jeden punkt, no, ale to wszystko kwestia warunków. Teraz też nie wierzę, że Piotrek Żyła miał te warunki wskazane. To się zmienia bardzo dynamicznie. Myślę, że Piotrek trafił na bardzo duży powiew z tyłu. Piotr jest jednak regularnym zawodnikiem. On oczywiście może mieć amplitudę, ale w pewnym przedziale. A to był jego chyba najsłabszy skok w tym sezonie. A teraz znowu wieje pod narty, bo Kraft musiałby pokonać 141 metrów, aby objąć prowadzenie. Leci wysoko nad ze skokiem, ląduje daleko, grubo ponad 130 metrów. Warunki wieczne dla niego świetne. Będzie miał odjęty punkt. Zawiad pod narty, 19 pojawiają się wśród not, a on skacze 134 metry. Jest w tej chwili trzeci. Prowadzi Jan Herl, drugi Mariusz Lindwik, trzeci Stefan Kraft, czwarty Kamil Stoch. No i pozostała już tylko ta rewelacyjna w tym sezonie trójka. Alvo Regner, Graner Roth, Andrzej Laniszek i Dawid Kubacki, lider Pucharu Świata. Wiatr znowu lekko w plecy, ale jest zielone światło dla Graneruda. Zobaczmy zatem, jak poradzi sobie w tych warunkach Norweg. Dynamicznie szarpnął na progu, dość wysoko leci nad ze skokiem, no daleko, by poza punktem K wylądował, ale przed zieloną linią. A zatem nie obejmie prowadzenia. Jan Herl pozostanie liderem przed dwoma jeszcze zawodnikami na liście startowej. 129 metrów, taką odległość tutaj zmierzono Granerudowi, który w tym sezonie już czterokrotnie wygrywał zawody Pucharu Świata, w tym trzykrotnie podczas turnieju czterech skoczni, który wygrał. Jest drugi, dokładnie taka sama nota jak jego kolegi z reprezentacji Lindwika. Prowadzi Jan Herl, najlepszy z Polaków Kamil Stoch, piąty. Wietrzna loteria, Andrzej Laniszek, wicelider Pucharu Świata, który trzy razy stawał tutaj w Zakopanem na podium, nigdy tu nie wygrał. Wczoraj miał trzecią notę indywidualną konkursu drużynowego, 301,6 punktu. Trzeci w kwalifikacjach, Laniszek. Też w trudnych warunkach. Piękna sylwetka. Ląduje w pobliżu punktu K. Zielona linia była przed jego nartami, 129,5 to była ta zielona linia. On skacze 126 metrów, będzie miał rekompensatę 10,4 punktu, 18 u czterech sędziów, ale dla Laniszka to nie jest powód do dumy. Dziewiąte miejsce wicelidera Pucharu Świata w tej chwili. Jan Herl, Granerud drugi, Lindwik trzeci, Kraft czwarty, Kamil Stoch na piątym miejscu. No i pozostał już tylko lider Pucharu Świata. 5 wygranych w tym sezonie, 10 w całej karierze. Ma wiatr pod narty, nawet teraz troszkę zbyt mocny. Oby ten trend się utrzymał, oby Dawid trafił dzisiaj dobre warunki, bo wczoraj pamiętamy, w drugiej serii konkursu drużynowego to on miał najgorsze. Czeka tutaj Tomasz Turnbichler, ale czeka z nadzieją, że Borek Sedlak już zaraz to zielone światło zapali, bo jest dobrze. Jest wiatr pod narty, niestety troszkę zbyt mocny, ale może kiedy osłabnie, to jeszcze ten trend, że on będzie sprzyjał skoczkowi, się utrzyma, bo widzieli państwo, co tu się dzisiaj działo, jak ten wiatr niektórych wycinał, a z kolei jak niektórym pomagał. Jan Herl 139 metrów prowadzi, ale teraz czerwone światło dla Dawida Kubackiego. No i jeszcze te nasze emocje tutaj będą narastać, jeszcze będziemy musieli na skok naszego lidera Pucharu Świata poczekać. Wczoraj też czekaliśmy przed tym przedostatnim skokiem konkursu drużynowego. Tam warunki były fatalne. Myśleliśmy, że to może przejdzie, ale nie przeszło i Dawid skakał w najtrudniejszych warunkach, czyli trafił na najtrudniejsze warunki całego konkursu drużynowego. Wydawało nam się, że to 127,5 to jest przeciętny skok jak nad Dawida, no ale kiedy po chwili Kraft lądował 4 metry bliżej, okazało się to w lepszych warunkach. To mogliśmy docenić klasę Dawida Kubackiego. Czekają kibice, czekamy my. Debiutował tutaj Dawid w 2009 roku, był wówczas 49, no i później tak wspaniale w tej drugiej połowie lat, między 2015 a 2023 rokiem potoczyła się ta jego kariera. Jest zielone światło, wiatr delikatnie z tyłu, 132 metrów potrzebuje, aby wyprzedzić Herla. Wysoko nad ze skokiem, ładnie leci, daleko, brawo, brawo Dawid, jakiż to był wspaniały skok. Odpalił tutaj nasz lider Pucharu Świata, no sprawiając ogromną radość tym 15 tysiącom kibicom, no i wszystkim państwu przed telewizorami. Brawo Dawid, wiatr niekorzystny, będzie miał 10 punktów dodane,
w tych niekorzystnych warunkach on skacze 137,5 metra. Zostawił tą zieloną linię daleko w tyłu. Będzie więc prowadził i to z dużą przewagą. Zobaczymy, czy ta druga seria się odbędzie. Chyba tak, bo jednak te warunki nie są takie, które uniemożliwiłyby tutaj rozegranie do końca tych zawodów. Radość w naszym obozie. Tomasz Durbichler, brawo Dawid. On tutaj w Zakopanem tylko raz był na podium w zawodach Pucharu Świata 3 lata temu na najniższym stopniu. No i może spełni się jeszcze jedno jego wielkie marzenie.